W trakcie ostatnich rozmów z klientami okazało się, że panuje taki mit, że osoby, które są w starszym wieku albo przeszły poważne choroby, nie mogą się już ubezpieczyć. Czy to prawda? Aga Moczyńska, firma Huzaria Group. Dzisiaj będziemy mówić o ubezpieczeniu dla osób starszych i takich, które mają historię poważnych chorób. Powszechne przekonanie panuje takie, że jeżeli jesteś osobą powyżej 50 roku życia, a do tego jeszcze masz historię poważnych chorób, to bardzo trudno będzie znaleźć ubezpieczenie, a istnieje wiele osób, które tkwią w przekonaniu, że nie są w stanie się ubezpieczyć i nie mogą zabezpieczyć swojej rodziny na wypadek śmierci. Chciałam dzisiaj rozwiać ten mit i powiedzieć wam, że istnieją specjalne produkty ubezpieczeniowe dla osób po 50 roku życia, a nawet dla tych z bardzo poważną historią choroby. Niedawno udało nam się nawet ubezpieczyć klientkę, która była w trakcie aktywnej chemioterapii. Więc jeżeli zależy ci na tym, żeby zabezpieczyć swoją rodzinę, koniecznie porozmawiaj z ekspertem w dziedzinie ubezpieczeń, bo na pewno istnieje produkt ubezpieczeniowy, który można ci zaoferować. Nawet jeżeli jesteś osobą młodą, z historią poważnych chorób, to wtedy być może nie będzie można zastosować standardowego produktu ubezpieczeniowego, ale zawsze możesz skorzystać z polis wypadkowych, które chronią twoją rodzinę w sposób lepszy niż zupełny brak ubezpieczenia. Jeżeli uważasz, że te informacje były dla ciebie przydatne, to kliknij like albo zasubskrybuj i polub nas i na Facebooku, i na YouTubie. A jeżeli myślisz, że któryś z twoich znajomych mógłby skorzystać na takich informacjach, to udostępnij ten filmik.